we are the kind of people who just like to be, we like to travel, we like to experience things, and we like to do, make the most out of life. That's very pompous and very cheesy to say, but we took the opportunity to spend some time here just to take in this place and try to make some music whilst doing that. Workshop music has an origin, not necessarily where we live, but all over the world. We make bits of music everywhere we go. And in Plock, we now also made music, so yeah. How do you pronounce the name? Huh? Płock. In all honesty, we are not fussed about the size of places we go to. It's all about the atmosphere and the people you meet and the things you do. And it doesn't really matter whether you're in Tokyo, New York, or in smaller places in the outskirts. As long as people seem to enjoy it and have a good time. I couldn't agree more. And this place is obviously to us different. In the sense that we haven't seen that many people around. We've been walking and it seemed deserted in areas, which obviously makes it a bit more mysterious to us at least. And we can enjoy that, we can feed on that. Czy cats and dogs są zwierzętami scenicznymi? Tak, dzisiaj chyba będziemy. Przeważnie właśnie na Audio River to się bardzo źle kończy dla nas i trochę się boimy, dlatego nie przyjechaliśmy w piątek. Jesteśmy tylko na sobotę, ale będziemy się szanować dzisiaj. Ale co to znaczy, że źle się kończy? Jak się kończy? Co się dzieje? No, kończy się cierpieniem rano. A który raz jesteście na festiwalu Audio River? Jesteśmy tutaj od początku, jak zaczął się festiwal, jeszcze pod innymi nazwami. Nie pamiętam, w którym to było roku, 2004? Astigmatic i FemF i raz tylko mieliśmy chyba przerwę, ale to nie pamiętam, kiedy była pierwsza edycja, chyba w 2005, tak? Jeździmy tutaj od początku, więc zawsze. No to jest siódma edycja, czyli tak siódmy, szósty raz mniej więcej, tak? Tak, tak. Czyli weterani trochę. Trochę tak. No to świetnie, to powiedzcie mi, jak się zmienia publiczność Audio River? Czy wiek się jakoś zmienia? Czy sposób bycia, sposób słuchania muzyki, odbierania muzyki się zmienia? W tym sezonie jeszcze nie widzieliśmy, jak się zmienia, zaraz się porozglądamy. Ale coraz więcej ludzi na pewno przyjeżdża i to jest fajne, że scena ma się dobrze u nas. Czy tak uznany na całym świecie muzycy jak wy, po czterech dniach odpoczynku od internetu, od muzyki, od grania, od obcowania z publicznością, ma głód, ma potrzebę, żeby znowu się pojawić, znowu wyjść na scenę i dać czadu? Teraz jak jechaliśmy z Warszawy, z lotniska tutaj samochodem, to zaczęliśmy z Grześkiem coś robić, pracować i kierowca musiał na nas czekać, bo zapomnieliśmy, tak szybko droga minęła, bo jakiś miks zrobiliśmy akurat. I po prostu po paru dniach niesłuchania muzyki zdecydowanie jest głód. Nawet już po trzech, czy nie. Czasami można się zmęczyć i ma się tego dosyć, szczególnie po jakimś długim turze, po dwóch tygodniach grania non-stop, ale później wystarczy tydzień i już się znowu chce to samo robić, więc myślę, że to jest takie uzależnienie już, że się nie da od tego oderwać.
Chłopaki, ostatnia prośba. Chciałabym, abyście podali mi dwa przymiotniki, które przychodzą wam na myśl, jeżeli myślicie o Audio River. Przyjemny, eklektyczny. Głośny, długi. Doskonale, dziękuję bardzo. Dziękujemy. All right, we will be back pretty soon with more stuff from Audio River Festival. I could cheat on you with every city, but they all make love just the same. A słuchajcie, co sądzicie o festiwalu Audio River? Dlaczego jest wyjątkowy? Na czym polega jego fenomen? Ja jestem zakochany w tym festiwalu od zawsze. Byłem tu już kilka razy jako, prawda, uczestnik i zawsze marzyłem sobie, żeby tutaj zagrać i marzenie się spełniło. Tak, spełnia się, nawet dzisiaj na swoim Facebooku napisałem, że moje małe marzenie się spełnia, bo sobie będę grał tutaj w Płocku, a także jakby line-up naszej sceny po prostu nas zmiażdżył i sam fakt, że gramy po Martynie, który jest naszym muzycznym idolem i sami gramy jego kawałki, wyrzuciliśmy teraz jego kawałki, żeby nie było, no to i nobilitacja i taka po prostu personalna przyjemność. To teraz zwracam się z pytaniem do świadomych muzyków. Co dzisiaj będziemy słyszeć ze sceny, kiedy będziecie na tej scenie podczas festiwalu Audio River? Tak naprawdę po raz pierwszy będziemy grali takiego naprawdę połamanego seta. Dosyć ciężkiego momentami, a momentami lightowego. Ale na pewno nie będzie tak, że przez cały czas będzie równo 4x4. Połamimy trochę. Zdecydowanie basowo. Zdecydowanie postaram się, żeby tych niskich częstotliwości było jak najwięcej, żeby tak ładnie łechtało. Chciałbym wydobyć od was dwa przymiotniki określające Audio River. Michał. Gorący i chciałbym powiedzieć niezależny, ale nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo. W sensie, no niezależny to na pewno do tego pasuje, ale dobrze, to zostanę przy niezależnym. Gorący i niezależny. Dobra, akceptuję. Marcin? A mogę się podpisać po prostu? Nie. Dobra, to wymyślę coś innego. Powiedziałbym słoneczny. Czy to jest zaskakujące? I alternatywny. O tak. Czy ja powiedziałem? No dobra, nie. No, Audio River. Spełniający oczekiwania ludzi, wymagający. Dyplomatyczne odpowiedzi. Bracia, myśleliście o tym, żeby coś porobić w polityce? Ja zajmuję się polityką na co dzień, także tak. Dobra, to już nie brnę w takim razie w to. Życzę udanego setu i oczywiście jesteśmy wszyscy tam, będziemy czekać na przyjemności. Michał, powiedz mi, czy Skinny Patrini to jest przedsiębiorstwo już? Bo ja jak czytam o was, jak patrzę na was, to widzę, że jesteście tacy bardzo spójni. Bardzo istotne w waszej działalności, twórczości są stroje. Tutaj widziałam Maldoror, okładka, tak, płyta. Akurat jeżeli chodzi o stroje, które wykorzystaliśmy w trakcie sesji, bo to jest w ogóle cała tutaj książeczka, muszę się pochwalić. Sprawdźcie to. Sprawdźcie sobie, tak. I tutaj właśnie te stroje, które przygotował nam Maldoror, proszę bardzo, jakie ładne. I generalnie też na koncertach staramy się też z tych pozycji korzystać, aczkolwiek bardzo, bardzo często też sięgamy po innych projektantów młodych i już cenionych, albo mam nadzieję, że wkrótce. No właśnie, że stroje to po pierwsze, po pierwsze to muzyka, po drugie stroje, po trzecie choreografia, również taniec. Dla mnie to jest integralne, bo nie wyobrażam sobie po prostu wyjść na scenę w stroju, nie wiem, biały podkoszulek i dżinsy, bo scena... Jest też taka szkoła, prawda? Jest taka szkoła i ja myślę, że też dużo ludzi się dobrze z tym czuje po prostu, jeżeli jest to naturalne, no to... Dlaczego nie? Michał, a gdybyś miał porównać Festiwal Płocki z innymi festiwalami, na których graliście? Graliście w Bukareszcie, graliście w Sankt Petersburgu i w innych miejscach i na innych festiwalach, to jaka jest różnica albo jakie są podobieństwa? No na pewno line-up, prawda? Bo nie codziennie się spotyka, nie na każdym festiwalu jest takie nagromadzenie tak wspaniałej elektroniki.
Jeżeli jest na festiwalu jakaś scena elektroniczna, no to wtedy jest to tylko scena, prawda? Tutaj mamy 5 scen, które prezentują tylko i wyłącznie praktycznie muzykę elektroniczną. Jest to muzyka naprawdę z najwyższej półki według mnie. Ja wczoraj byłem powalony koncertem, występem Mode Selector. Uwielbiam i na to wczoraj liczyłem i generalnie bardzo, bardzo fajny sound naprawdę i bardzo dobre nagłośnienie i w ogóle super, super. Nasz dźwiękowiec potwierdza, prawda, że bardzo dobre nagłośnienie, pokazuje tak. To Michał, na koniec chciałbym Cię poprosić, abyś określił festiwal Audio River 2 przymiotnikami. Skinny Patrini. Do you like it so far? Absolutely love it. It's great music, and it's what I like the most about it is that it's right on the river, very beautiful. And in New Zealand, we have a lot of festivals that are near the beach, so it's very much like home. Because I've read that your inspiration is gravity. What does it mean? Our inspiration is what? Gravity. Well, you know, being on Earth, being pulled to, having the pull of the Earth is it's inspirational. Yeah, you know, we're inspired by playing music to different people as well. We really enjoy playing new venues, new festivals. It's our first time in Poland. We're stoked. You're cosmic, guys. What you do together beside music, apart from music? Oh, you know, we go. Sam and I, we go snowboarding lots. We do our own solo projects, as we do other music as well. But you know, we travel and we hang out together. We do lots of things. We've been together for 11 years, so it's good to have breaks away from each other. But we spend a lot of time with each other and hang out. You know, when the time's right. Can you describe me this festival in 2 adjectives? Audio River Festival. Well, it's, smart adjectives. Well, this is the first for us, so it's pretty mind-blowing. This is one, okay. The second one, adjective. Aesthetic. Good, good, good. I accept. Electrified. Great. The best set and luck and have fun here in Poland. Hey, Jinder Queen. Hells yeah. It's on. Thank you. This is Rakesop from Audio River signing off. We've had a very interesting and strange experience doing this stuff here with you. And I guess it's been equally strange on you. Hopefully you've seen some nice shots of beautiful women. We've been promised that by the producer. And hopefully you've heard some great music and seen some good footage from the sites that has taken place here in Audio River. So this is Rakesop signing off. Thank you for watching and stay tuned. Have fun. Watson, klapsa. Strzelaj. Czekaj, poczekaj, kurde, poczekaj jeszcze i chwila, chwila. Telefony wyłączone? Thumbs up. Telefony kochani. Chciałbym wydobyć od was 2 przymiotniki określające Audio River. Ty mnie zaskoczyłeś. Pierwsze co, no audio i rzeka. Bardzo, bardzo, bardzo proste. Przymiotniki, kolego, przymiotniki!
professional and just nice. What was your question? Muzyka i plaża. Przymiotniki. Przymiotniki. Ciepło. To jest przysłówek. Ciepłość i wspaniałość. To są rzeczowniki akurat. Jaki jest festiwal Audio River? O, przyjemnie i długo. Przyjemny i długi? Mhm. Tak samo. I just want to say that this festival, Audio River, has a really strong lineup, and it really appeals to us. It's a good company to be in with all these great artists that has, you know, some of them have been part of the music scene and electronic music scene for, you know, for ages. So it's an honor to be in this. Without making them sound old or us sound old, obviously. But I was missing all that time in England.